Dobra, hej, dzień dobry. Witamy Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Mogę kluczyki dostać? Dobra. Aha. Więc tak. To, co było wczoraj, przedwczoraj, nie? A czy jest ciepło? No, czy jest ciepło? Idziemy za Wam do lasu dzisiaj, nie? Do lasu już idziecie? No bo Paula codziennie z teściową kursuje na spacery, nie? No i teraz jedziemy na zakupy, bo dzisiaj jest wtorek i chcemy zrobić większe zakupy, żeby jutro nie jeździć, no bo w czwartek pożyciało. Co kupujemy? No zapisałam niektóre rzeczy, a niektóre to może impuls w sklepie, wiesz o co chodzi? No bo ty mi nic nie mówiłaś, to nic nie zapisywałam, nie, ale to co ja ten to zapisałam, a najwyżej no co się wiecie, zobaczy, no to ten. No to najwyżej kupimy. I te, i jedziemy do sklepu i jedziemy na chwilę do lumpa. Do... Ja czuję, że coś złowię. Złowisz? Tak czuję. Paula ma fazę na te, na kupowanie butów, plecaczków. Nie, ma... buty ciągle. Teraz plecaki nie. Dawno nie kupowałam. Ale ogólnie, no miałeś fazę na plecaczki, buty, ale nie z lumpa, tylko buty ogólnie, że buty, no. Ale w lumpie jak była to plecaczki, się śmieliśmy, że za każdym razem jak wychodziła, to musiał być plecaczek, bo bez plecaczka to nie wychodziła. I... A teraz mam fazę, wiesz co mi się robi? Na bluzy. A, bluzy. I na jakieś fajne bluzki takie z napisami czy coś, bo ja lubię takie. No. A ja nie, ja cały czas faza teraz na... Sukieneczki. No, alby, Paula się śmieje. Ale jakąś jupę to bym sobie mogła kupić. No, bo my się śmiejemy, że sukienki to jupki. I że jakąś jupkę by trzeba było upolować. Etniczną. Etniczną jupkę, wzór etniczny. Czereśni już prawie nie ma, zobacz, tu tylko na dole na tym. Ja tu by złapało. Nie, no tu jeszcze by trochę ten, ale to co już, no prawie nic. No, wyżarły, dobra. A może do Biedronki pojedziemy? To są polno. O. I tam jest drugi lump. Na jupki. Wtedy. Gdzie tam na rynku? Tam są dwa. I tam są lody. Uwaga, Paula poszła. Bo tutaj właśnie w tym pięknym centrum jest lump na wprost. Tu jest Keps, nie? Tu jest jakiś spożywczy. A tu na wprost właśnie był lumpex. I on się nazywał chyba Perełka? To coś takiego się kiedyś śmiałyśmy. Paula wraca. Ale nie, czekajcie, idzie czytać coś z boku. Może, że wejście z boku. A, chciałam jeszcze powiedzieć jedno. Paula ma te same rzeczy co kilka dni temu, nie? Tą bluzkę, spodnie i te buty. Ale spokojnie. Jakby co to pranie robiłyśmy wczoraj nawet. I co? Nie? To znaczy, że koniec. No to... Musimy jechać do tego. Proszę. Nic? Co napisane? Zamknięte? Nie ma śladu po perełce. Tak? Ja ten komunikat to targowisko jest. Aha. No to jedziemy do Sąpolna, na te tamy są dwa obok siebie i tam do Biedronki wtedy. No. To patrz. A tam nie jest jakaś odzież? Nie, dziecięcy. Nie, co tam jest? Widzisz? O Jezu. Widzisz coś? Jakieś lumpy, nie? Sklep. To przejedziemy. A nie, bo tu już nie przejedziemy teraz. Bo tu pozmieniali to drogę. Ja idę zobaczyć. Bo ty czujesz, że szarpniesz. Dlatego. W ogóle nie wiem, czemu ja ci dam okulary. Ty mi oddałaś. Nie wiem, o co to chodziło w ogóle z tymi okularami. Nie wyjdę. Paula załamana lumpem. Szybka akcja, Biedronka. Ty już tam? Ty mnie zostawiasz wszędzie. Nie możesz, musisz mnie pilnować. No, ja teraz jestem w stanie błogosławionym, a ty mnie zostawiasz. Nie? Jak to mówią, skleroza to nie choroba, tylko nogi później bolą. Idę po koszyk na zakupy. Zmiana planów. Jeszcze dwa lumpki. Widzę coś różowego. Ja się zawiesiłam na różowym, nie wiem czemu. A idziemy tam jeszcze? No pokaż impuls. Ale ładną masz dżinsówę. A no Paula dla Laurki kazała te. No wiemy, że to jest za ten. Za duże, ale w muminki. A my ona kochamy musi muminki. Lubić muminki. No i... A rzeczywiście, Mumin World. Patrz. I się śmiejemy, że zawsze to, co matka chce, żeby dziecko lubiło, to ono za Chiny ludowe, nie? No. No poczekaj. Proszę. Wrzuć muminki i idziemy do drugiego. Widzisz, tu jest impuls. Tu jest impuls, no wiem. No mówiłam ci, że jak tu pójdziesz, to będzie impuls.
Bo tam to... A, tam nic nie wzięłaś przecież, no. Bo mi zostało z gotówki... A ja mam coś. 20... Ja mam. 3 złote, nie mogę szaleć. Bo tu raczej kartą płacić nie można, to po pierwsze. A po drugie, w razie czego bankomat tu jest, nie? Tam. No ja mam money. To idziemy. Suszarka, po drugie, możecie słyszeć, że pralka właśnie ląduje. Skończyła wirować. Zrobiłyśmy pranie, więc rzeczy pokażemy wam jutro. Był jakiś impulsik, był. Paula tam se te t-shirt z Adidasa chwyciła. Mhm. Ale ja mam dresiki z Nike. Ja też mam koszulkę z Nike. Z Nike? A, bo ty miałeś z Nike i... No, a ja ten, dobra. Dobra, to jutro. Teraz tak, po drugie. Paula teraz się nie pokazuje, bo mam taką niewyjściową twarz trochę. Tak, nie... tak oto wodę wyleje, zobacz co robi. By wodę wylała. No i ogólnie tak, plan działania jest taki, że jutro Paula będzie bardzo wyjściowa. I jutro będziemy odpowiadali na wasze pytania, które zadaliście pod filmem na temat Pauli i diety, tak pi razy oko. I o, pralka skończyła właśnie ten. No, no i w dzisiejszym dniu to będzie wszystko, słuchajcie, bo my tutaj jeszcze będziemy... Tak mało materiału? Dzisiaj no mało materiału, no bo reszta dnia jest dla nas, no. Ty zaraz idziesz z Ewą na spacery, ja tu muszę porobić jeszcze ten. Jak nie wrócę do 20, to nas szukaj. Bazel? Co tu się wyprawia? Mój Mir, Rysiu, Malwiunia. I ogólnie w środku to nic się... O nie, nie w tą stronę, nie zmieniło. Poza raz, dwa, trzema półkami. I jeszcze tu jak będziemy lada dzień robić wszystko, to wtedy wam pokażę. Dlatego ostatnio nawet nie pokazywałam, czy coś zmienialiśmy, czy nie, bo nie zmienialiśmy. Jedną z rzeczy mogę wam tak na szybko... Czekajcie, wyschła, nawet ubiorę. Bo to miał być koniec vloga, nie ma i tak pokręcone z pokręconym. Sweterek mam, słuchajcie, z Reserve. Tylko taki ładniejszy kolor jest na żywo. Taki zielonkawo-żółty, super, świetny kolor, bardzo mi się podoba. I słuchajcie, lakier, który mi się bardzo podobał u mojej koleżanki. W kamerze widzę fiolet, a to jest taki niut. Taki, nie niut, brudny róż. A w kamerze jest fioletowy, nie wiem dlaczego. I to jest taki kolor i teraz wam tutaj napiszę na dole nazwę jego, jak on się nazywa z nazwy, bo tu nie ma numerku, tylko jest nazwa. I ja widzę fiolet, a on jest taki zarąbisty, fajny, takie coś jak szukałam, taki brudny róż. Świetny kolor, bardzo mi się podoba. I do opalonej będzie świetnie wyglądał i do bladych dłoni, tak jak moje. No, także chyba trochę jednak wilgotne jeszcze jest, to muszę zdjąć. Patrzę, czy on teraz w tym świetle. Nie, też wygląda na fiolet, ale już inaczej to wygląda. Tu też inaczej wygląda i tu też inaczej wygląda. I on nawet przy jednej warstwie nie zostawia smug. Bardzo fajnie wygląda ten lakier. I to jest taki właśnie fajny, brudny róż. Jak zrobicie więcej, bo ja na jednym paznokciu mam więcej warstw, to jest taki bardziej fioletowy rzeczywiście. Tak, to jest taki fajny, brudny róż. I pytaliście mnie kilka osób ostatnio o trwałość lakierów. Jakichkolwiek używam, bo ja nie używam hybryd, tylko cały czas używam zwykłych lakierów i większość z tych lakierów znacie, bo ja wam je często pokazuję w filmach. One są z zeszłego roku, niektóre mają kilka lat, ale działają, nie ciągną się, gluty się nie robią, to maluję. I jeżeli chodzi o trwałość lakieru, to ja nie jestem odpowiednią osobą teraz, żeby wam wydawać opinię, ze względu na to, że po prostu hormony ciążowe tak działają na moją płytkę paznokcia, że ja chyba nigdy w życiu nie miałam tak twardych paznokci i lakiery trzymają mi się nawet po 8 dni bez żadnego problemu, gdzie wykonuję te samiutkie czynności co przed ciążą i wykonuję co cały czas i także jeżeli chodzi o trwałość, no to niestety, ale no ja nie jestem odpowiednią osobą, aby wam powiedzieć, bo mówię wam, Mirciarz powiedział, że wow, no to znaczy, że wow, matka mówi prawdę. Więc dobra, w dzisiejszym dniu to wszystko. Widzimy się jutro. Prosimy o kciuka do góry. Do zobaczenia. Cześć. Safest bet. What you see may not be what you get.